Jerzy Ignatowicz. Jak deweloperzy WordPressa grupują swoje instalki? Zapraszam z powrotem na miejsce. Witam serdecznie. Tematem dzisiejszej prezentacji będzie jak pakować wtyczki punktem wyjścia. Będzie rzut oka na repozytorium WordPressa. Widzimy najpopularniejsze tagi, jeśli chodzi o wtyczki. Widzimy admin, Google, plugin, posty, widget. Ogólna liczba wtyczek około 36 tysięcy. Sporo. Możemy spróbować to zapamiętać. No ale lepiej to wszystko jakoś sobie pogrupować. Mamy taką stronę Plugin Directory, żeby się w tym bałaganie jakoś odnaleźć. Podzielone to jest na 20 kategorii. Dostęp, administracja, reklamy, audio, wideo, development, mapy, pogoda, media społecznościowe i tak dalej. Są tu 22 pojemne znaczenia, no ale mogłoby tego być trochę mniej. Inna metoda grupowania wtyczek to tablica Mendelejewa. Jest to 100 najpopularniejszych pluginów: Akismet, Kontakt Forum 7, WooCommerce. Jest to wygodne, natomiast dla początkujących użytkowników może to być trochę nieczytelne. Przeczytałem książkę rok temu Smashing WordPress, gdzie autor w załączniku zgrupował, podzielił wszystkie wtyczki na 5 takich głównych kategorii: treść, multimedia, administracja, wygląd, funkcje. Pierwsza grupa to są wtyczki dotyczące kategorii, komentarzy, łącznie z tym, jak walczyć ze spamem, linki, czyli przekierowanie strony, no i wpisy. Druga kategoria to multimedia, czyli wszystko, co jest związane z wysyłaniem, i ściąganiem plików, obrazki oraz galeria. Trzecia część, embedowanie materiałów wideo i MP3. Kolejna część to wszystko, co jest związane z administracją, czyli kwestia backupu i wtyczki związane z bezpieczeństwem, poprawa edytora, o czym mówił dzisiaj Arek, frameworki, czyli rozmaite page buildery, tryb maintenance, czyli konserwacja strony, cockpit, czyli wszystko, dzięki czemu możemy udoskonalić panel administracyjny WordPressa. Kolejna sprawa, statystyki, to mam nadzieję, to już nie będę tłumaczył. Testowanie, czyli wszystko, co jest dla deweloperów. Kolejna sprawa, użytkownik, po to, żeby użytkownikowi sprawić, żeby użytkownik miał jak najprostszy ten panel, żeby nie migały mu tam różne niepotrzebne opcje, których on i tak nie użyje. Kolejna kwestia, wydajność. To, o czym Dziudek mówił, czyli przyspieszenie wczytywania strony. Ostatnia rzecz, zarządzanie. Jest to, jeśli mamy dużo tych WordPressów, chodzi o to, żeby w wygodny sposób gospodarować wieloma WordPressami. Czwarty punkt, wygląd. Kustomizacja, czyli właśnie CSS i JavaScript, fonty, właśnie tutaj coś się nie wczytało, menu, urządzenie mobilne, czyli responsive web design,
No i wszystkie wtyczki dotyczące funkcjonalności widgetów. Ostatnia podkategoria to funkcje strony, czyli jeśli chcemy dorzucić czacik, WooCommerce, formularze, czyli Contact Form 7, Gravity Forms, forum, jeśli się uprzemy, chociaż to nie jest najlepszy, WordPress nie jest najlepszym narzędziem do budowania forum, no ale od IPS-a możemy też zainstalować mapy. Wiadomo, Google Maps, media społecznościowe, Facebook, Twitter, newsletter, chyba najlepsza wtyczka, czyli MailPoet. Wtyczki do reklam, do SEO, czyli Yoast. Jeśli chcemy też slidera, też możemy dać wtyczkę. Wielojęzyczność kłania się WPML. No i jeśli chcemy dodać na stronie zaawansowane wyszukiwanie. Poza repozytorium możemy korzystać też z kilku ciekawych stron. Pierwsza to wspomniana na początku plugin Directory, gdzie mamy posegregowane wszystkie wtyczki na 20 właśnie kategorii. Plugin Table, czyli ten układ okresowy, który też pokazywałem wcześniej. Dalej, choose plugin.com i search wp-plugins.com. Jeżeli nie zadowala nas dostatecznie oficjalne repozytorium i chcemy zawęzić obszar wyszukiwań, na przykład ilość powyżej jakiejś liczby ściągnięć czy liczby ocen, to właśnie polecam tutaj te dwie strony. Fajnym też miejscem, gdzie możemy różne wtyczki do testowania, jest GitHub. Bardzo dużo jest tych wtyczek oczywiście. Trzeba to pamiętać, że to są, nie są to wtyczki z oficjalnego repozytorium, więc, no ale naprawdę dużo ciekawostek tam można znaleźć. Jeżeli chcemy być na bieżąco z nowymi wtyczkami, tu jest na stronę manage.wp.org. Po prostu pokazuje nam się najnowsze wtyczki razem z ocenami. Także tę stronę też polecam. Kolejna strona, jeżeli mamy jakąś wtyczkę, która z różnych powodów nam nie pasuje i potrzebujemy jakiegoś lepszego odpowiednika, to nie zawsze w repozytorium wyskakują nam dobre, te relevantne wyniki, tylko po prostu jakieś takie najpopularniejsze. To tutaj, na tej stronie, wpisując slug danej wtyczki, mamy od razu, wypływają nam się wyniki najlepsze, znaczy z wtyczkami najbardziej podobnymi do tej, której nie chcemy użyć. Jeżeli interesują nas recenzje wtyczek, opisy, instrukcje, to tutaj Tidy Repo i WP Nuggets też polecam. Można wiele ciekawego się tam dowiedzieć. Jeżeli mamy już tych WordPressów sporo i chcemy to jakoś ogarnąć i jakoś potrzebujemy listy wtyczek ulubionych, to tutaj fajna strona WP Favs. Możemy tworzyć własną listę, korzystać z list innych WordPressowiczów. WP Roller i WP KGR. Fajne są też strony, w których możemy tworzyć pakiety instalacyjne z wtyczkami. Dzięki temu po instalacji WordPressa od razu wgrywa nam się 10-15 ulubionych wtyczek. Jeżeli mamy jakiś motyw i wtyczkę jakoś chcemy użyć i chcemy sprawdzić, czy ta wtyczka będzie działała, nie musimy jej instalować, możemy wcześniej na stronie WP Compatibility sprawdzić, czy ta wtyczka będzie współgrała z nami. Kolejna strona godna polecenia, WP Plugin Checker. Jeżeli mamy jakąś stronę na WordPressie, chcemy zobaczyć, jakie wtyczki się na niej znajdują, to nam tutaj wyświetlą się informacje. To chyba było na poprzednim slajdzie. Jeżeli jeszcze właśnie mamy wiele instalacji
na WordPressie. Chcemy gospodarować wieloma WordPressami naraz. To pewnie część z Was zna te strony ManageWP, InfiniteWP i nowa strona przez Polaków robiona WP Dash. Także czymś takim możecie się zapoznać. To właściwie wszystko, co chciałem tutaj. Dziękuję.